Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej letniej redakcji. Tym razem znów zawitaliśmy do Parku Wodnego Trzy Fale. Lato powolutku zbliża się do końca, ale cóż, no korzystać z niego trzeba, dlatego dzisiaj siedzimy w tej zewnętrznej strefie. Ze mną Ania Stawiarz. Ja tak się zastanawiałem, Aniu, jak Cię przedstawić? Chyba jesteś specjalistką od tego, żebyśmy byli zawsze w formie dobrej. Między innymi. Między innymi. No to porozmawiajmy, jak tą formę utrzymać, bo jak się zbliżamy do tego lata, to wszyscy tak dbają o to, żeby mieć tą wakacyjną sylwetkę, żeby czyli pięknie, akcja plaża. Tak, pięknie wyglądać. No i te wakacje, to leniuchowanie sprawiają, że ta sylwetka coraz bardziej nam się zaokrągla, zbliża do ideału, więc coś z tym trzeba zrobić, żeby tą sylwetkę utrzymać. Coś możemy z tym zrobić? Oczywiście, dlatego mamy nową propozycję dla klientów. Od 16 września wchodzimy w nowy grafik zajęć. Na naszym obiekcie będą prowadzone nowe zajęcia i nowi instruktorzy też do nas dołączą, nowe twarze. Między innymi oczywiście w naszej ofercie mamy i dla młodszych, i dla starszych zajęcia. Szczególnie mnie interesują te dla tych starszych osób, bo młodzi to wiadomo, im jest łatwo, oni się przebiegną, mogą jeść ile chcą, ale ci tacy już troszkę starsi, tacy może nie bardzo starsi, ale tacy w średnim wieku, no tutaj już z zapanowaniem jest trochę gorzej. Co i tutaj zrobić? Mamy typowo taką ofertę wstrzeloną, można powiedzieć w 55+, one będą się te zajęcia nazywały, dla osób, które troszeczkę wstydzą się przyjść na zajęcia z młodszymi osobami i mają jakieś z tym problemy, więc to będą zajęcia typowo, które będą pomagały utrzymać to ciało bardziej elastyczne. Będą to zajęcia siłowe, aerobowe, będą tam też również elementy utrzymania równowagi. Instruktorka Ewa, która będzie prowadziła te zajęcia, jest naszą nową instruktorką i myślę, że już teraz podczas zajęć, na których prowadziła zastępstwo za inne instruktorki, dała się pokochać. O, proszę. Tak. Zastępstwa z Ewą pokazały, że faktycznie jest u nas potrzebna taka instruktorka, która będzie prowadziła tego typu zajęcia, czyli dla osób po 50 roku życia. A to nie tylko dla po 50 roku życia, to mogą tak jak 45+, też się mogą pojawić? Oczywiście, mogą przyjść też 20-latki, jak najbardziej. Ale to dla takich osób, które mają, potrzebują trochę więcej, żeby wejść w ten rozruch, tak? Dokładnie, które troszeczkę mają jakieś opory przed tym. Ewa świetnie potrafi podejść do tych pań i panów również, bo to też są panowie, u nas biorą udział w tych zajęciach, więc zapraszam serdecznie. No właśnie, ale to jak to? Więcej panów przychodzi na takie zajęcia, więcej pań? No zawsze jest więcej pań, ale panowie też uczestniczą. Ja tak się zawsze zastanawiam, czy panowie przychodzą wtedy na takie zajęcia ze względu na panie, czy ze względu na siebie. To pewnie myślę, że na siebie. Na siebie, tak? No dobrze. Te zajęcia zaczynają się jeszcze w tym okresie wakacyjnym, czyli w sierpniu, czy już we wrześniu? Nie, zaczynamy od 16 września, wchodzimy już z zajęciami od 16 września i też rozpoczęliśmy pierwszy raz od godziny 16 te zajęcia będziemy prowadzić, więc... Aha, czy ktoś pracuje, to bez problemu sobie... Tak, więc troszeczkę zmieniliśmy też godziny naszych zajęć. Ale to chyba nie jedyne zajęcia, które się we wrześniu zaczynają. Nie, oczywiście mamy jeszcze w grafiku stałe nasze elementy, czyli spinning, czyli jazda na rowerze na stacjonarnym. Mamy treningi obowodowe, ćwiczenia ze sztangami, pilates i stretching. Naprawdę, no jest... A coś na zewnątrz? Jeszcze można wykorzystać tą temperaturę? Na zewnątrz wiem, że też prowadzą, znaczy wiem, prowadzą panie aqua fitness, jeżeli pozwala jeszcze na to pogoda i póki jeszcze nie jest zimno i mamy otwarty basen zewnętrzny, też te zajęcia prowadzimy na zewnątrz. Jeżeli chcielibyśmy się poruszać, ale nie wiemy dokładnie, jak się za to zabrać, bo czasami tak jest, nie? Ktoś może się zastanawiać, no dobra, no fajnie byłoby się trochę poruszać, bo już czuję się taki zastany, już jest troszeczkę gorzej z tą ruchowością naszą, to taki całkiem zielony, że tak powiem, może przyjść do Was i dostanie plan treningowy? Dokładnie. Nasz trener Tomasz Burman swoją fachową wiedzą pomoże na siłowni i pomoże też przedstawić cały plan treningowy, jak również też z elementami dietetyki, którą można by było włączyć
w ten cały swój plan. No ja myślę, że ja miałem z Tomkiem też okazję się spotkać. Tomek jeńców nie bierze. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę można z Tomkiem wypracować taki plan treningowy, który pomoże albo się zmęczyć bardzo mocno, albo wręcz przeciwnie, zrobić sobie ten trening w taki sposób, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo to też prawda jest ważne. I to jest ta właśnie jego wiedza, wie w jaki sposób to robić. No, Tomasz ma ogromną wiedzę, był dwukrotnie trenerem roku. Raz zajął drugie miejsce, więc naprawdę to ta jego wiedza jest nie tylko reklamowana przez Was, ale również doceniona na zewnątrz. Na zewnątrz. Dokładnie. No dobrze, zostawmy na chwilę ten temat sportu i własnych męczarni, ale też porozmawiajmy o czymś takim przyjemniejszym, jakimś eventowym. Będzie się co działo? Tak, planujemy na przestrzeni września, października zorganizować cykliczną naszą imprezę. Jest to bieg na orientację z mapami dla rodzin. Dzieci mogą uczestniczyć na rowerach, hulajnogach. Bardzo się to cieszy u nas powodzeniem i sami klienci dopytują o tego typu eventy. A kiedy to będzie? Myślę, że bliżej końca września. Bliżej końca września, czyli już, proszę Państwa, powolutku trzeba się zbierać do tego, żeby zaplanować sobie to, co we wrześniu się będzie działo. Zacznijmy od tego, żebyśmy zadbali o siebie, o swoje zdrowie i o to, żebyśmy byli sprawni, a później weźmy udział w eventach, które na pewno niejednokrotnie będą organizowane tutaj w Parku Wodnym Trzy Fale. Ale zanim do tego dojdzie, zapraszam do obejrzenia rozmowy z kolejnym gościem. Ze mną są motocyklowi podróżnicy Agata Bartoszek i Tomek Gaj. Cześć. Cześć. Witamy wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. I tak szybko wróciliśmy. Niestety już tak szybko wróciliśmy. Powiedzcie, przejechaliście w koło Bałtyku ile czasu? 33 dni, 9 i 13 km. To jakby tak policzyć, to ile dziennie kilometrów? No jak tak średnio, to by wyszło pewnie z 260, ale mieliśmy jakieś łącznie 6 dni takiego przymuszonego postoju z racji drobnych przerw technicznych. Także no było tych 6 dni bez jazdy. To o przerwach technicznych za chwilę, no od Agaty zacznę. Powiedz Agaty, jak ty zniosłeś tę podróż? No bo kobieta na motocyklu, bez totalnego wielkiego bagażu. Ja cały rok czekałam na to, żeby móc tak pobumelować właśnie. Przecież ja tam mam najwspanialsze zadanie na świecie. Wsiąść codziennie, zsiąść z tego motocykla, myśleć, marzyć, oglądać świat przez cały dzień. Więc no, to Tomek miał trudno. Ale spaliście w namiotach, tego komfortu nie było, tak? Nie było dachu nad głową. Ale polubiliśmy spanie w namiotach. Nie sądziliśmy, że tak dobrze się do tego nadamy w tym roku. Spędziliśmy 22 noclegi. 22 dni pod namiotem, 11 dni w hotelach, także... I to w deszczu, w ulewach, w wichurach, w różnych takich skandynawskich okolicznościach przyrody. Spaliśmy jak dzieci, naprawdę, głębokim snem. Ćwiczenie czyni mistrza. Powiedzcie, jaka to była trasa jeszcze? No, trasa była taka, że ponieważ zmieniliśmy plany, mieliśmy i chcieliśmy pojechać do Włoch w tym roku, ale jednak zmieniliśmy ten plan, ponieważ stwierdziliśmy, że we Włoszech w lipcu no to może być naprawdę za bardzo aż upalnie. Dlatego stwierdziliśmy, że może gdzieś wybierzemy troszeczkę chłodniejsze tereny, rewiry i zdecydowaliśmy się na okrążenie Morza Bałtyckiego. Tak też zrobiliśmy i tutaj właśnie 8 państw: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Niemcy. I trzymając się naszego takiego już tutaj szlagieru, odwiedziliśmy stolice każdego z państw, przez które przejeżdżaliśmy. Agata, które państwo ci największe wrażenie tobie zrobiło? Jeżeli chodzi o stolice, to mocno w pamięć zapadła mi Ryga, stolica Łotwy, Tallinn, stolica Estonii. W ogóle nie znałam tych krajów, więc to są naprawdę kraje, które łączą historię z teraźniejszością, są cały czas na dorobku, rozwijają się, ale mają przepiękny skandynawski, taki bałtycki klimat. No i oczywiście Sztokholm, osławiony już Sztokholm, w którym mieszkało bardzo wielu znanych ludzi, twórców literackich i jest tam chyba najwięcej ludzi o tej porze roku, bo Skandynawia żyje. Pomimo tego, że wydawałoby się, że latem oni też stamtąd wyjeżdżają, to właśnie tam spędzają wakacje i tam jest tak ciepło jak u nas, jeśli nie cieplej czasami. Tomek, a na tobie to zrobiło wrażenie? No bezdyskusyjnie na mnie wrażenie zrobiło Muzeum Statku Vasa w Sztokholmie. Statku, który w ponad 98% został
jakby zbudowany na nowo z oryginalnych części. Bryła statku została wydobyta praktycznie w całości, jednak na przestrzeni stuleci, gdy spoczywał na dnie właśnie Morza Bałtyckiego, uległ trochę jakby rozpadowi. Przez lata ludzie właśnie wydobywali te elementy i złożyli to niczym puzzle, naprawdę w coś niesamowitego. No także to zapamiętam na bardzo długo. Jak też przejazd 12-kilometrowym najdłuższym na wodzie mostem na świecie ze Szwecji do Danii, z Malmo do Kopenhagi. No niesamowite właśnie, coś niesamowitego, bardzo wysoki most. Oprócz tego jeszcze mieliśmy szczęście, ponieważ pogoda nam dopisała, bardzo spokojny Bałtyk. No widok, którego też chyba nie zapomnę do końca życia. Wiadomo, jazda motocyklem to są przygody nie tylko takie wizualne, ale czasami te motocykle, zwłaszcza takie stare, no bo Junak to przecież weteran szos, się psują. Wiem, że mieliście problemy z laską popychacza, z głowicą, jak sobie radziłeś? No, problemów właśnie, tak jak w tamtym roku, nie mieliśmy żadnych problemów. Cała podróż przeszła całkowicie sprawnie i tak sielankowo, tak w tym roku. No już było trochę więcej tej zabawy i w końcu coś się działo. No i ja wyciągnąłem jeden wniosek tylko z tej wycieczki, że jeżeli coś się stanie, jakiś niby problem, ale można to naprawić, można sobie jakoś poradzić, pojechać na kołach dalej, to tak jakby tego problemu nie było. Także, no i nie było. Nie było. No, według mnie Janek wrócił na koła. Nie było żadnych problemów. Poza tym Tomek miał cały zestaw narzędzi. Były one z nami przez całą podróż, przez co ja musiałam zmniejszyć swój bagaż, nad czym ubolewałam, ale przynajmniej wiem, po co te narzędzia były. Zobaczyłam je wszystkie i uwierzyłam, że mnie nie okłamuje, tylko naprawdę ich potrzebuję. Super. Powiedzcie, gdzie następna podróż? No następna podróż, no to planujemy pojechać na najdalej wysunięty punkt na zachód naszego tutaj kontynentu europejskiego, czyli to będzie jakiś punkt na zachodnim wybrzeżu Portugalii. Też właśnie po drodze przejeżdżając przez wszystkie państwa, w których jeszcze nie byliśmy i stolice właśnie też, w których jeszcze nie byliśmy. A dodam, że teraz byliśmy na najdalej wysuniętym na północ punkcie Europy, czyli na Nordkapie. Wjechaliśmy tam właśnie naszym Junakiem, mieliśmy przepiękną pogodę, która jest tam rzadko jest taka widoczność. Widzieliśmy piękne białe noce polarne i to był chyba najbardziej wzruszający moment naszej podróży. Po pierwsze, że się udało pomimo przejściowych trudności, a po drugie, że jest tam tak pięknie, że trudno było sobie wyobrazić ten biegun północny. Jeszcze o Nordkap zapytam, bo to jest taka trochę mekka motocyklowa, tak. I tam dużo motocykli jeździ. Jak patrzyli na Junaka? No, pomijając ogólnie, no to cała podróż przez Norwegię, jak i przez Szwecję i Finlandię, no to oczywiście lewa do góry, ale w Norwegii, a zwłaszcza w drodze na Nordkap, to miałem wrażenie, że co 5 sekund podnoszę tą rękę do góry, tyle motocyklistów mnie mijało. No wszyscy naprawdę pozytywnie reagowali na ten motocykl, zarówno to, gdy widząc go podczas jazdy, jak i też, gdy się zatrzymywaliśmy gdzieś na jakiś postój przy markecie lub tankując paliwo. Wzbudzał mnie naprawdę nie lada zainteresowanie i nie tylko wśród motocyklistów. Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. Agata, jesteś pisarką, literatką, bo lubię to słowo bardzo. Bardzo mi się podoba słowo literatka. I czy możemy spodziewać się czegoś więcej niż opisy waszej podróży na Facebooku? Tak, zaczęliśmy w zasadzie spontanicznie opisywać nasze podróże na Facebooku. Nie było żadnego planu spisującego te wspomnienia, ale teraz pomyślałam sobie, że żeby doszło do wydania książkowego naszych wspomnień, potrzebne jest zrealizowanie jakiegoś większego planu. Więc naszym cichym marzeniem jest dotarcie w 4 najbardziej odległe strony kontynentu i dopiero kiedy to nam się uda, a to będzie nie lada wyzwanie, zwłaszcza wycieczka na wschód, to będę czuła się powołana do tego, żeby móc to opisać. Dobrze, to my czekamy na to opisa. Uchylę Państwu rąbka tajemnicy. Przygotujemy wspólnie taki film z tej wycieczki dookoła Bałtyku. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Ze mną jest pan Józef Konecki. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Józefie, nie tak dawno temu rozmawialiśmy w tym samym miejscu, czyli może nie w takich okolicznościach, ale w budynku Parku Wodnego, rozmawialiśmy o derby, wielkim derby Gryfa Słupsk i Czarnych, których już nie ma, Czarnych klubu piłkarskiego. No i ta impreza jest za nami. Ale jest historia. Jest historia i jest legenda, która cały czas w mieście jest wiecznie żywa. Ta impreza była dużym sukcesem. Tak.
Uważam, że bardzo dużym sukcesem, bo zmobilizowała wszystkich zawodników, którzy po prostu w tych derbach ostatnich i w drugiej lidze grali z całego świata. I to jest największy sukces, spotkać się po 40, po 20 latach z kolegami, z którymi się po prostu gdzieś tam te sukcesy i porażki świętowało. A pan był zawodnikiem Czarnych. Jak to było znowu założyć koszulkę Czarnych Słupska? Ze wzruszeniem. Tym bardziej, że na tej koszulce... Łezki poszły? Ja jestem człowiekiem, typem człowieka, który w życiu nie płakał i nie będzie płakał. Było mi wielokrotnie smutno w życiu, ale już taki mam charakter. A tym bardziej, że tam było J. Konecki. To jest. I każdy zawodnik, który występował w tych derbach, miał na koszulce swoim numerem, czy innym, które po prostu miał to imię skrócone i nazwisko. I to jest dodatkowa. Wszystko fajnie. Po tej imprezie przeglądam sobie Facebooka i czytam u pana, że pan po prostu powiedział, że nie, to już koniec. To była ostatnia impreza, którą pan zrobił, piłkarska. Nawet sobie pomyślałem, nie no, Konecki strzelił focha. Ale przemyślałem sobie to i mówię, pomyślałem sobie przez swój pryzmat motocyklowy, gdzie kiedyś robiłem imprezy i mówię, no można się w końcu zmęczyć. Zmęczył się pan? Ja nie czuję się zmęczony, po prostu być może troszeczkę wypalony, być może pewne inne tam okoliczności na to wpłynęły. Chcę więcej czasu poświęcić rodzinie, chcę poświęcić wnukom, których mam po prostu, którzy tęsknią za dziadkiem, dziadek za nimi. Będziecie kartkę zepiłe. Jeżeli będą chcieli, to dziadek z nimi będzie grał nawet całą dobę. I naprawdę nie chce pan robić żadnych imprez, bo jak od kiedy sięgam pamięcią, zawsze gdzieś te mecze, takie charytatywne spotkania dla dzieciaków, to zawsze był tam pan. Bo trzeba kochać sport, trzeba kochać dzieci, trzeba kochać ludzi tych, którzy potrzebują pomocy, trzeba po prostu wspomagać tych, którym czy podać rękę w danej chwili, bo oni być może tego oczekują. Ja dostałem w życiu bardzo dużo od porządnych, przyzwoitych ludzi i ja próbowałem i próbuję całe życie oddać to, co mi coś dobrego da znać. Ale jest też drugi biegun, dużo niegodziwości też doświadczyłem osobiście i być może ja się zawsze uśmiecham. Ja im życzę wszystkiego dobrego i zdrowia, bo to jest rzecz najważniejsza. Ale robienie imprez, tak troszeczkę chciałbym od tej strony technicznej, jest bardzo trudne. Zwłaszcza w takim mieście jak Słupsk. Tu jest trudno pozyskać sponsorów, trudno pozyskać pieniądze, żeby to zrobić. Tak, ja już bardzo długo mówię o tym. Słupsk jest bardzo biednym miastem, bo nie ma przemysłu, nie ma wielkich firm, które chciałyby się rozwijać. Tylko firmy mniejsze też powinny partycypować w tym, bo przez sport, reklama i to jest jak śnieżna kula. Powiedzmy sobie szczerze, ja zawsze gdzieś tam projektów, gdzie było możliwe, pisałem. Około 30, 20 chyba 2 albo 3 dostało mi, przyznano granty. To jest bardzo duży sukces. Tylko to nigdy nie pokrywa 100%, bo trzeba mieć, jeżeli dostaje się 1000 zł, trzeba mieć co najmniej 500-600 swojego wkładu własnego. W różny sposób to jest wyliczane. No i no niestety, wielokrotnie, jak to się mówi, impreza się udała, wszyscy się rozjechali, a ktoś zostaje z fakturami do zapłacenia. No i to boli najbardziej. Panie Józku, zostawmy to. Tak, cieszmy się po prostu dniem. Cieszmy się dniem, ale no, trochę też warto powspominać, bo jak już mówiłem przed chwilą, kiedy sięgam pamięcią, jakiś mecz charytatywny, czy mecz związany z dzieciakami, impreza, to pan tam zawsze był, pan biegał w koło tego wszystkiego. Pamięta pan taką pierwszą imprezę, którą pan zorganizował? Tak, oczywiście, że tak. Po prostu jak przyjechali tutaj Litwini, mistrzowie Europy plus 40 i wówczas jeszcze były szkółka i dzieci zagrali po raz pierwszy na stadionie 650-lecia i później tym Meleksem były wycieczki. I mieliśmy zagrać mecz Oldboye redaktorzy. Miało tak być, to nie wypaliło niestety. Nie wypaliło. Redaktorzy zawiedli. Tak, ale byli i po prostu i wszystko. Później to już poszło jak śnieżna kula. No, u mnie zawsze te kluby i dzieciaczki, przedszkolaczki po prostu, tym bardziej, że to było podział. Przedszkole to jest wiek 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, tych klubów w Słupsku było i tym bardziej, że chciano, bo
Nikt nie wyszedł z pustą ręką, jak to moja mateńka mówiła. Z medalami, z łakociami, z lodami. Z pucharami. Z pucharami. I to jest. A zaczęło się wcześniej w judo, kiedy tam byłem w zarządzie jeszcze, bo mój syn Kuba od 8 lat chodził. No tam poświęciłem 10 lat dobrej pracy, to wiem. Wiem, jak to jest, bo rodzice dają swój największy skarb w opiekę obcemu człowiekowi. I oni, to były 8 lat, 10, prawda? I naszym zadaniem było jechać na zawody, przywieźć to dziecko, żeby zdrowo wróciło do rodziców. A najbardziej się cieszyło, jak zdobyło pierwszy medal, to spali przez 3 dni i później przychodzili i się cieszyli z tego. I to jest właśnie to, że zawsze dbaliśmy o uśmiech tego dziecka. Panie Józku, ja sobie pozwolę na koniec w imieniu wszystkich słupszczan, przynajmniej większości tej takiej, która się interesuje sportem słupskim, podziękować za te wszystkie imprezy, za te wszystkie lata. Kawał dobrej roboty. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Dla mnie, panie redaktorze i szanowni państwo, największe podziękowanie to jest uśmiech dziecka, bo no nie ma co ukrywać, że radość dziecka to jest radość rodziców, radość dziadków, radość wszystkich znajomych. Ja z tego tytułu, że Czarni są legendą Słupska i zostaną do końca świata, chciałbym redakcji panu wręczyć taki okolicznościowy szalik, który zrobiliśmy na tę derby, na tą okoliczność. No i szanowni państwo, 230 takich medali rozjechało się po całym świecie. Być może są unikatowe, za parę lat będą miały wartość, bo być może nas już nie będzie, ktoś odkurzy go, powie, ale to było wydarzenie. I mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję, panie Józku, jeszcze raz. Szalik przymierzam. O, prawdziwy kibic tak. Czarnych Słup, Smoluchów, z krwi i kości. Moim i państwa gościem jest Krzysztof Pruszak, znany organizator imprez sportowych po ziemi lęborskiej, prezes Fundacji Ekologicznej imieniem Tomasza Hopfera w Obliwicach. Dzień dobry państwu. Witam. Niedługo odbędzie się 42. Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny imieniem Tomasza Hopfera w Obliwicach. Kiedy będzie bieganie i jak przebiegają przygotowania do tej imprezy? No, impreza jest imprezą międzynarodową, odbywa się już od 42 lat. 1 września spotykamy się w pięknej miejscowości Obliwice, gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski i tam to kultowe bieganie. Ile wynosi trasa i jaki jest dystans do pokonania i czy będą biegi dla dzieci i młodzieży? No jest to impreza, która jako jedyna w Polsce jest imprezą też pucharową, ponieważ w biegu głównym, który ma 6400 metrów, są eliminacje do międzynarodowej mili Roland Obliwice, w której biega tylko 10 najlepszych zawodników. Oprócz tego są biegi dla dzieci, młodzieży w różnych kategoriach wiekowych i ciekawostką jest taki ogólnopolski bieg sołtysów, który już ponad 20 lat organizujemy. Był pan organizatorem biegu maratońskiego w Lęborgu. Z łezką w oku wspomina pan tej imprezy? No to nie tylko międzynarodowy maraton ekologiczny, ale były to też przez 22 lata Mistrzostwa Polski Weteranów w maratonie, przez 10 lat Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w maratonie. Impreza jedna z 5 wtedy maratonów polskich, które naprawdę były imprezami klasowymi. No właśnie, uczestniczyli w nich również słupszczanie, tak, i z innych miast Polski. No takim gościem honorowym zawsze był Jan oczywiście Churuk. Nie, Churuk oczywiście był wspaniałym maratończykiem, który jak wiemy był 7 w Barcelonie, 3 w Londynie, był 3 też w Pucharze Świata. Maratończyk wszechczasów. No ale taką ciekawostką jest to, że słupszczanin Artur Pelo, mistrz Polski w maratonie w 2003 roku, był rekordzistą tego maratonu. Zrobił 2 godziny 19, 10 sekund. I ten rekord przetrwał już w historii. Tak, no maraton na razie jest zawieszony, no z przyczyn organizacyjnych, technicznych, jak gdyby zawiesiliśmy go, ale 23 lata to jest naprawdę wielka sprawa, ponieważ rozdaliśmy tam 1600 złotych srebrnych medali Mistrzostw Polski Weteranów. To jest naprawdę wielkie wydarzenie. Nordic walking to pana hobby. Tak, i tutaj chciałem powiedzieć, że zamieniłem bieganie maratońskie na organizację imprez klasowych,
Nordic Walking, a zrobiłem ich około 100. I te 100 imprez, które są organizowane, też będą w tym okresie kumulowały się na półmaratonie. 31 sierpnia będzie półmaraton Nordic Walking w gminie Nowa Wieś Lamborska. Słynął pan też z organizacji międzynarodowych Mistrzostw Polski w windsurfingu. Tam impreza miała duże znaczenie. Spotykało się wielu znanych zawodników. Słynie pan z tego też, że interesuje się pan żeglarstwem. No jest taka fajna zbieżność tego działania, ponieważ jako prezes fundacji miałem członka, komandora klubu żeglarskiego ŁKŻ, który zaprosił mnie do organizacji. I w 1993 roku zaczęliśmy organizować Mistrzostwa Polski Międzynarodowe w windsurfingu w klasie fanboard. I tam zwyciężali tacy zawodnicy jak Piotr Puzynowski, jak późniejszy mistrz świata Wojtek Brzozowski, który później w wielu imprezach polskich był gwiazdą. Co jest też ciekawe, w tym windsurfingu doszliśmy do Pucharów Świata, a takim finałem były Mistrzostwa Europy w windsurfingu, najbardziej udane w historii, i Mistrzostwa Świata w windsurfingu. Także to naprawdę dzięki temu region Słupski, Łeba, powiat lęborski naprawdę bardzo dużo zyskały. Jest pan też działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. Tak, no jestem, to jest takie moje zamiłowanie, to wszystko się kręciło koło po prostu też tych biegów, gdyż w maratonie pracował słupsztanin Tadeusz Słupski, który zaraził mnie tym działaniem społecznym, powiedział: Krzysiek, pomożesz w Polskim Czerwonym Krzyżu, ja ci pomogę komentować przy maratonie, bo maraton miał co najmniej 4 komentatorów profesjonalnych, bo to tak wielkie imprezy. Żeby to wszystko ogarnąć, to trzeba było mieć media, i pamiętam jak dzisiaj, że region Słupski był takim wielkim, wspaniałym, można powiedzieć, promotorem tych działań. Jak pan łączy te wszystkie funkcje z życiem codziennym? No nie jest to łatwe, ale dzięki temu moje dzieci wychowały się, a mi ich mam 3, na moich działaniach. I teraz są prężnymi pracownikami w swoich firmach, audytorami i innymi propagatorami turystyki. Co jest też ważne, można życie takie, można powiedzieć, społeczne, sportowe sprowadzić do takiego fajnego stylu życia. I to jeszcze taka fajna ciekawostka. Tu będąc w wojsku w Słupsku w 1980 roku biegałem z Mamińskim, z Pierzynką w kryterium ulicznym Sienkiewicza, na ulicy Sienkiewicza oczywiście. Dziękuję za rozmowę Krzysztofowi Pruszakowi i jednocześnie zapraszamy na 42. Międzynarodowy Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny imieniem Tomasza Hopfera, który odbędzie się 1 września w gościnnych Obliwicach. Ja też serdecznie dziękuję i zapraszam. Każdy zawodnik otrzyma medale, czy w półmaratonie, czy w biegu. Jest to impreza naprawdę, która ma niezłą pulę nagród. No i czekamy oczywiście na zawodników z tego regionu słupskiego i nie tylko. Dzisiaj gościmy Mirosława Lewandowskiego, prezesa Energii Gryfa Słupsk. Panie prezesie, awans do 3. ligi. 4 kolejki za nami. Gryf spisuje się bardzo dobrze. Ostatnio grał w Bydgoszczy z Zawiszą. Pan był w tym mieście i jak może pan ocenić ten mecz przeciwko bydgoskiemu Zawiszy? Dzień dobry, witam wszystkich. No mecz był emocjonujący, bo jednak Zawisza, Bydgoszcz jest dobrą drużyną, mają bardzo ładny stadion. Na tym widowisku było 2000 kibiców, w tym około 300 naszych słupszczan, plus tam pomoc jeszcze z Chojniczanki i Lechii. Także to widowisko było, oprócz tego, że było na boisku bardzo duża rywalizacja, bo jednak zawodnicy chcieli wygrać ten mecz, tym bardziej, że trenerem Zawiszy Bydgoszcz jest trener ze słupską przeszłością, Sławski. Także tutaj była taka rywalizacja, można powiedzieć, też nasza na naszym rynku. No i każdy chciał wygrać, tym bardziej, że tam Zawiszy za dobrze nie idzie, tak jak nam do tej pory, i oni przy swoich kibicach chcieli wygrać to widowisko. No i było dużo walki, było, może nie było za dużo ciekawych sytuacji, takich klarownych, ale my w pierwszej połowie, można powiedzieć, że
dyktowaliśmy tam warunki i były ze trzy okazje takie 90%, gdzie można było wykończyć to golem, ale jednak tak się nie stało. Później w drugiej połowie zmieniliśmy taktykę, przeszliśmy też do obrony. No i dowieźliśmy akurat ten remis do końca, tym bardziej, że zmiany zrobiliśmy, które też tak nie za bardzo nam pomogły, bo jednak ci zawodnicy grają intensywnie i te mecze są co 3 dni i nie każdy już wytrzyma 90 minut, także tutaj zmiany musiały być, ale jak to w życiu bywa, nie zawsze są dobre. Tym bardziej, że mamy jeszcze jednego zawodnika podstawowego, kontuzjowanego, odpadł nam na 2 mecze, także posiłkujemy się po prostu z zawodnikami, którzy są najlepsi w danym momencie. Wiele rotacji stosuje trener Krzysztof Miller w składzie. Jak ocenia pan tych piłkarzy, którzy dołączyli do drużyny? To wszystkie transfery, które, może nie wszystkie, tak, ale 99% transferów, które zrobiliśmy, to był strzał w dziesiątkę. Także można powiedzieć, że ci zawodnicy się zaklimatyzowali, potrafią szybko zmieniać taktykę, potrafią się podporządkować pod trenera. Przede wszystkim bardzo dobrze przyjęli się w szatni, to co jest najważniejsze, bo jak jest szatnia, to jest i gra. I to widać na boisku przede wszystkim. Także oni może nawet jak nie mają tych umiejętności takich, na pierwsze tam miejsca w drużynie lub tam na przykład wyżej w tabeli, to nadrabiają walecznością. Czy przewiduje pan jeszcze inne transfery? To znaczy mamy jeszcze jedno miejsce na jedną pozycję i tutaj jeszcze pracuję nad tym, żeby to akurat dograć do końca okienka transferowego. Czy się uda? Nie wiem. Dzisiaj jakiś zawodnik przyjechał, będzie na testach przez parę dni. Zobaczymy, czy tutaj akurat zdaniem trenera będzie się nadawał, czy po prostu też mu podziękujemy. W 4 meczach zgromadziliście 6 punktów. Zajmujecie 6 miejsce w tabeli. Czy spodziewał się pan tego? To znaczy, no my się spodziewał. Nikt się nie spodziewał takiego wyniku, bo spodziewaliśmy się, że będzie wyżej. Aczkolwiek większość się spodziewało, że będzie niżej, bo wiemy gdzieś tam ze słyszenia, że dużo ludzi chciało, znaczy myślało, że to będzie, że podzielimy losy poprzedniego Beniaminka, Weekend Luzino, którzy tam w 5 kolejkach nie zdobyli żadnego punktu, a z Zawiszą Bydgoszcz przegrali 1-7. Także tutaj jest to duża niespodzianka. Te remisy, które są, to są cenne remisy. Tutaj mamy 2 u siebie, czyli ta twierdza, Gryf Słupsk, Zielona 9 nie została zdobyta. Nie mogę się pomylić, ale ponad 20 meczów, które zostały rozegrane u nas, to my dalej tutaj nie oddaliśmy tego pola. No jest chyba satysfakcja, bo jesteście jedną z 6 drużyn trzecioligowych, która nie doznała goryczy porażki. Tak, no to wiadomo, że ten wyjazd na przykład w Swarzędzu, gdzie wygraliśmy 4-2, no to też była niespodzianka, bo to jest drużyna mocna, solidna, to jest 3 miejsce w poprzednim sezonie. Także jak z takimi wygrywamy, a z pozostałymi drużynami, które są też mocne i silne, które gdzieś tam w kuluarach mówią, że chcą awansować, remisujemy, no to coś w tym musi być. W najbliższą niedzielę, 25 sierpnia o godzinie 16 grać będziecie z Kartuzją Kartuzy. Jak przewiduje pan rywalizację z sąsiadem Zamiedzy, można tak rzec? Można powiedzieć, że takie małe derby. No co, no my wychodzimy jak zawsze na każdy mecz, żeby wygrać, tak? Tym bardziej, że to będziemy grać u siebie, czyli naszej twierdzy, przy naszych kibicach, gdzie frekwencja dopisuje i z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Także myślę, że powinno być dobrze. Hitem 7 kolejki będzie spotkanie w Słupsku z aktualnym liderem Flotą Świnoujście. Tak, tak. Będzie to mecz podwyższonego ryzyka. Pierwszy u nas na stadionie. Będzie to przede wszystkim pierwszy mecz przy oświetleniu. Zaczniemy go o 19:46. Nieprzypadkowo, bo to jest data powstania klubu Gryfa Słupsk. Także zapowiada się rzesza kibiców. Na dzień dzisiejszy wiem o 150. Chcą zgodę, żeby przyjechać do nas. Także w klatce to będzie w tym sezonie najwięcej kibiców jak do tej pory. Także tutaj wydaje mi się, że będzie ciekawe widowisko, atrakcyjne, a jak się zakończy, wiadomo, to jest lider, to jest mocna drużyna, ale mówię, przyjmiemy go w twierdzy naszej gry w Słupsk, także tutaj na pewno nie oddamy tego pola. Dziękuję za rozmowę Mirosławowi Lewandowskiemu i piłkarzom Gryfa. Życzymy doskonałej pasy w rozgrywkach trzecioligowych. Dziękuję bardzo, zapraszam na mecz, pozdrawiam.
Skoro jesteśmy w Parku Wodnym Trzy Fale i jesteśmy w strefie rekreacji, no to porozmawiajmy trochę o tym odpoczynku, o regenerowaniu się, a to najlepiej robić w strefie relaksu. Oczywiście, w strefie relaksu, w strefie spa. Strefa relaksu znajduje się w Parku Wodnym Trzy Fale na pierwszym piętrze, tak. I obejmuje tę część, do której no, chyba częściej tak kobiety chodzą niż mężczyźni, czy tak nie jest? No niekoniecznie. Coraz więcej korzysta mężczyzn i z zabiegów na twarz, co jest dużym sukcesem, ale głównie z masaży. Ja tak się zastanawiam, bo jak większość mężczyzn, może nie większość, ale duża część mężczyzn, część tej twarzy ma trochę zasłoniętej. Czy to znaczy, że taka pani, która zajmuje się tymi masażami na twarz, ma mniej pracy czy więcej pracy? Tyle samo. Nie ma to znaczenia. Pracujemy tak naprawdę nie tylko z samą twarzą, ale również z dekoltem, z szyją. W trakcie masaży twarzy przede wszystkim pracujemy też kompleksowo, więc nie ma to znaczenia, czy jest zarost, czy nie ma zarostu. Rozmasowujemy napięcia zlokalizowane w okolicach barków, ramion, więc zarost nie ma tu żadnego znaczenia. No. Jest też troszkę tak, że jeżeli chcemy się umówić na taki zabieg, to musimy to zaplanować sobie wcześniej, no bo siłą rzeczy tych miejsc u Was jest ograniczona ilość. No chyba coś z tym wreszcie zrobiliście. Tak, jest ograniczona ilość. Rzeczywiście oczekiwania na niektóre zabiegi są dość długie, głównie na zabiegi dla dwojga, ze względu, że tam jednak musi być dostępność dwóch masażystów w tym samym czasie. Natomiast rzeczywiście rozwijamy się, niebawem otworzymy kolejny gabinet, to już będzie czwarty. No i oczywiście powiększamy kadrę. Nowy gabinet, czwarty, całkiem zupełnie nowy. Zupełnie nowy. Ale również zmieniają się te gabinety, które były od samego początku. Tak, oczywiście, zmieniają się, dostosowujemy je oczywiście do warunków i do potrzeb naszych klientów, ale oczywiście zmieniamy dekoracje, wygląd, także, no i poniekąd też musimy odświeżyć. Zmieniają się gabinety, powstają nowe, ale czy dzieje się tak również z zabiegami? Czy to jest też tak, że pojawiają się nowe zabiegi? Czy są takie, które są najbardziej rozchwytywane i są takimi must have? Jak to wygląda? Generalnie jeśli chodzi o zabiegi, cały czas wprowadzamy coś nowego. Mamy taką ofertę jak zabieg miesiąca, no jest zawsze w promocyjnej cenie, w tej chwili z 20% rabatem i najczęściej w tej ofercie miesiąca znajdują się zabiegi nowe, bądź zabiegi, które testujemy, sprawdzamy, sprawdzamy odbiór naszych klientów i wtedy albo je wprowadzamy do oferty stałej, albo po prostu rezygnujemy w ogóle całkowicie z danego produktu. Czyli to jest tak, że właściwie od klientów zależy to, co jest w Waszej ofercie w przyszłości? W dużej mierze tak. W dużej mierze zależy od klientów, bo są zabiegi, które cieszą się dużą popularnością. A jakie to są zabiegi na przykład? Bardzo dużą popularnością cieszą się zabiegi połączone z peelingami i masażami całego ciała. W tej chwili rozchwytywanym zabiegiem jest zabieg Witalność. To jest taki zabieg, w którym pracujemy głównie na plecach, czyli rozluźniamy napięte mięśnie. Całe plecy, górne, dolne partie? Całe plecy. Mhm. I tutaj masaż jest łączony, masaż manualny, czyli taki typowy, klasyczny masaż z masażem kamieniami, czyli głębokim relaksem. Mhm. Dodatkowo jeszcze oczyszczamy peelingiem ciało, więc jest to niesamowicie przyjemny zabieg na górną partię ciała. Co ciekawe, tutaj nie ma problemu dla osób, które czują dyskomfort podczas rozbierania się, bo jednak do zabiegu, do masażu całego ciała no, trzeba się przygotować odpowiednio. A tutaj pracujemy tylko i wyłącznie z plecami, z górną partią ciała. Jeżeli ktoś ma ochotę się na taki zabieg wybrać, ale nigdy na przykład nie był jeszcze i to jest taki pierwszy raz, trochę się boi, trochę nie wie, to gdzie może uzyskać taką informację? Tylko strony internetowe, czy może do Was zadzwonić? Nie, może do nas zadzwonić, może do nas napisać na nasz adres e-mail, bądź po prostu się z nami skontaktować. Udzielimy wszelkich informacji. Doradzicie, który na tak pewno, wybrać? I na pewno zabieg będzie przyjemny. To ja jeszcze tak zapytam, bo zawsze się zastanawiałem, jak te plecy są masowane tymi na przykład kamieniami. Zdarza się tak, że ktoś odpływa sobie w objęcia Morfeusza, tak? Tak, bardzo często. Bardzo często, zresztą jeżeli ktoś zaśnie podczas zabiegu, to jest dla nas bardzo dobry sygnał, bo to oznacza, że się zrelaksował, że zabieg został prawidłowo wykonany i że udało się osiągnąć pełni relaksu. No to proszę Państwa, ja Wam życzę, żebyście mogli się zdrzemnąć tutaj w Parku Wodnym Trzy Fale. Rzadko kiedy zapraszamy do miejsca, w którym można się zdrzemnąć. Do tego
Do tego tutaj można się wybrać i skorzystać z miejsca naprawdę bardzo przyjemnego. My dziś żegnamy się z Parkiem Wodnym Trzy Fale, ale żegnamy się tylko w kontekście telewizyjnym, bo my na pewno tutaj zawitamy, żeby się zrelaksować i Państwa również do tego zachęcamy.